Cześć moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony UberStrike i kanał Od Gracza dla Graczy i macie przyjemność oglądać Overwatch News. Zapraszam serdecznie, dlatego że dzisiaj nowości Overwatchowych zebrało nam się bardzo, bardzo dużo. A więc jedziemy! Hej, witam was jeszcze raz i pierwszą informacją dzisiaj będzie news, który w sumie nie jest newsem, bardziej informacja i pytanie do was. Jak bawicie się w Summer Games 2017? Jakie skórki zdobyliście i które przypadły wam najbardziej do gustu? Dajcie znać w komentarzach, z wielką chęcią poczytam, a także podyskutuję z wami na ten temat. No i przede wszystkim, jak wasza ranga w Lucio Ball, czyli nowym sportowym evencie w Overwatch, który wraca odświeżony i z nowym stadionem, czyli Areną Sydney. Dajcie znać, czekam na wasze komentarze, a teraz przejdźmy do konkretnych newsów Overwatch. Pierwszy news dzisiaj jest naprawdę konkretny, dlatego że Blizzard sprawił nam wielką, przeogromną niespodziankę, dodając dwa nowe tryby. Dodany został Deathmatch oraz Team Deathmatch, czyli dwa chyba najstarsze tryby grania we wszystkich grach FPS. Moi drodzy, teraz będziemy mogli podstrzelać sobie do wszystkiego, co się rusza i biega po mapach Overwatch. A co do map Overwatch, to jak dobrze wiecie, dostaliśmy właśnie nową. Chateau Gouliard, czyli pałac i rezydencję niejakiej Amélie Lacroix. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Amélie Lacroix, od razu tłumaczę, to inaczej ulubiona snajperka Overwatch, czyli trupia wdowa. To po jej właśnie urokliwym zameczku i pałacu będziemy mogli grać w deathmatche i team deathmatche. Dodatkowo dla deathmatche zostaną udostępnione następujące mapy, czyli Volitskaya, Anubis, Horizon, Hanamura, Dorado, Eichenwalde, Hollywood i King's Row. I jeszcze na team deathmatche dostaniemy Black Forest, Castillo, Arktykę i Nekropolię, czyli bardzo dużo map dojdzie nam właśnie do tych trybów. W sumie bardzo dobrze, bo deathmatche i team deathmatche to bardzo popularne tryby i na pewno graczom z Overwatch przypadną do gustu. A wy, moi drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają dwa nowe tryby gry, musicie udać się na serwery testowe, gdzie oczywiście możecie sobie już w nie zagrać. Dodatkowo będziecie mieli okazję przetestować nową mapę, czyli Chateau Gouliard. Nasze dzisiejsze Overwatchowe newsy nie kończą się tylko i wyłącznie na nowych trybach gry, a także na nowej mapie wprowadzonej na PST. Na serwerach testowych pojawiły się także bardzo konkretne zmiany u niektórych postaci. I zacznijmy właśnie od właścicielki urokliwego zamku, czyli od trupiej wdowy, bo u niej cooldown haka zostanie zmieniony o 4 sekundy. Kiedyś 12, teraz 8. To bardzo dobrze, będzie mogła się szybciej przemieszczać i zmieniać pozycję. Dodatkowo jej mina będzie teraz powodowała, że jeżeli zarazimy nią, to jako trupia wdowa będziemy widzieli zarażone cele. Moją skromną opinią to bardzo konkretna zmiana dla naszej snajperki i kto wie, może to spowodować, że będzie ona coraz częściej wybierana, jeżeli oczywiście te zmiany przejdą z serwera testowego na serwery główne. Kolejną postacią, która doczekała się zmian, jest Złomiarz. U niego poprawki omawialiśmy w ostatnich Overwatch News, ale warto tutaj przypomnieć, dlatego że są bardzo konkretne i istotne dla tej postaci. Jak wiemy, Złomiarz był bardzo mało grany na grach rankingowych i teraz te zmiany mogą spowodować, że postać zyska na popularności. Głównie dlatego, że będzie posiadał on dwie miny. Coś podobnego jak wieżyczki u Symetry, czyli będziemy mogli użyć jednej, a zaraz potem drugiej. Obie będą miały swój oddzielny cooldown. Dodatkowo prędkość opony zostaje zwiększona o 30%, a także limit czasu, kiedy opona wspina się, prawda, po ścianie. Jednym słowem, Złomiarz dostaje konkretnego buffa i jest szansa, że naprawdę będzie grany coraz częściej. Dodatkowo, te zmiany mogą spowodować, że Złomiarz naprawdę stanie się potężną postacią. Czy aby nie za potężną? Zobaczymy. Na razie wszystkie poprawki na PST. Poza zmianami u postaci obronnych, teraz mamy zmiany też u tanków. Jako pierwsza Orisa. Tutaj zwiększona zostaje prędkość pocisków, a także zwiększona zostaje wielkość bariery razem z dostosowaniem jej kształtu, czyli dzięki temu bardziej będziemy mogli osłaniać swoją drużynę. I jeszcze jedna zmiana u innego tanka, czyli u Wieprza.
znowu. No dobra, no ale tym razem wiem, że dostaję konkretną zmianę. Teraz można będzie używać leczenia podczas poruszania się, a dodatkowo, kiedy wieprz używa swojej umiejętności, zmniejszone zostaną zadawane mu obrażenia o 50%. Jednym słowem, ta poprawka dla wieprza może zmienić sporo. Teraz będziemy mogli szybciej się leczyć, a dodatkowo nawet uciekać z pola walki, kiedy będzie zagrożenie. Być może to przywróci troszkę naszego wieprza do gry, bo jednak stracił na popularności, kiedy dostał ostatnie nerfy. I ostatni news dzisiaj dotyczy, moi drodzy, zmian na mapie Numbani. Jak dobrze pamiętacie, Numbani zostało zaatakowane przez Doomfista i ładunek na Numbani tak naprawdę po tym ataku był pusty. Teraz deweloperzy to poprawiają. Na Numbani wieziemy tajemniczy ładunek, najprawdopodobniej związany z wynalazkami Effie O'Ladell, czyli młodą konstruktorką Orisy, i dodatkowo poza ładunkiem zostaje zmienione muzeum, do którego jedziemy, czyli punkt docelowy eskorty. Tam pojawiają się plakaty nawiązujące do historii, tak jak tutaj widzicie, do historii właśnie Numbani, ale także pojawia się informacja o Effie O'Ladell jako młodej, zdolnej inżynier, która właśnie za zasługi dostała wielki grant naukowy, no i między innymi stworzyła Orisę. Osobiście uważam, że jest to podłoże do jakiejś nowej linii fabularnej, być może do wprowadzenia nowej postaci lub jakiejś bardzo ciekawej historii związanej z Overwatch. Czekam niecierpliwie, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że Overwatchowe newsy i takie podsumowanie tygodnia przypadło Wam do gustu. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, dodajcie nas do ulubionych. Dzięki temu będziecie otrzymywali cały czas informacje z Overwatch z pierwszej ręki. Okej, żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku bądź innych produkcjach na kanale. Nagrywał dla Was Uber Strike z kanału Od Gracza dla Graczy. Hej!